Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Mam przyjemność rozmawiać z panem posłem Lirojem. Witam państwa, witam pana. Panie pośle, ryba się psuje od głowy, a z rodziną się najlepiej wychodzi na zdjęciu. Chociaż znam takich, co mówią, że ryba psuje się choćby nawet od wody. Ale żarty żartami, natomiast dwie ustawy, które w tej chwili są procedowane, to jest jedna o tak zwanej mowie nienawiści i tutaj już w mojej osobie budzi wielką niepewność, ponieważ co to jest mowa nienawiści i ona narusza artykuł 54 Konstytucji, to jest artykuł o wolności wypowiedzi i o cenzurowaniu. Tak. To jest temat, któremu się szczególnie przyglądam ostatnio, zresztą spotkanie z premierem, które się odbyło tutaj z szefami ugrupowań, w którym uczestniczyłem. Dalej mnie utwierdziło tak naprawdę w tym, co wszyscy wiedzą. No, mowa nienawiści jest świetnym wytrychem przez ostatnie lata w wielu rządach różnych krajów do tego, żeby odbierać nam prawa do wypowiadania się swobodnego. To samo dzieje się poniekąd u nas w tej chwili. Różni ludzie, którym jest na rękę to, żebyśmy nie mogli do końca mówić to, co sądzimy, a takich jest zawsze pełno w różnych ugrupowaniach. Tak naprawdę dzisiaj przyklaskują na to, co się dzieje dookoła, ponieważ za każdym razem, kiedy dzieje się coś, nie wiem, śmierć znanego, tak jak w tym wypadku polityka, czy jakieś nieszczęście, od razu głośno krzyczą na ten temat, że mowa nienawiści zabija ludzi. Ludzi nie zabija mowa nienawiści, ludzi zabijają czyny tak naprawdę, a nie słowa. Chociaż i zdarza się tak, że niektórzy i po słowach odbierają sobie życie. Natomiast dzisiaj jest dość cienka granica, proszę państwa, między, tak naprawdę bardzo cienka granica między tym naszą wolnością, a tym, jak rząd bardzo łatwo może na tą naszą wolność założyć kłódkę. I ja osobiście uważam, że to, jak się do siebie zwracamy, tego nie zmienią żadne przepisy. Nie ma takich przepisów na świecie, które by zmusiły ludzi do tego, żeby w jakiś sposób się wypowiadać. Mieliśmy już lata PRL-u, mieliśmy lata już różne, gdzie pokazaliśmy, że jakakolwiek forma cenzury nie ma szansy przetrwać w dłuższej perspektywie, bo ludzie i tak znajdą sposób, żeby ją obejść. Natomiast dzisiaj, kiedy ja słyszę o tym, że będą pewne regulacje, żeby jakoś to przystopować, proszę państwa, przystopować się to da tylko jeden, jeżeli sami osobiście przestaniemy to robić. Ja powiedziałem politykom na spotkaniu z premierem zresztą, że dopóki nie zaczną od siebie, dopóki nie zaczną sobie skakać do gardeł i z premedytacją, podkreślam, z premedytacją robić różnego rodzaju wybiegi, fortele słowne, które są dość agresywne, tak żaden przepis tego nie zmieni. Przecież te przepisy ich nie pozamykają, że oni mają immunitet. Panie, te przepisy chcą, mają pozamykać zwykłych obywateli, tych, którzy mogą się źle wypowiadać na ich temat. Każdy ma prawo. Ja usłyszałem, dość ostrą polemikę miałem z premierem, nie ukrywam, ponieważ premier powiedział, że ma trochę inne ode mnie zdanie i że no nie zawsze należy bronić tej poprawki o wolności wypowiedzi i tak dalej. Nie, panie premierze, zawsze. Zawsze należy bronić. Zawsze, w każdej sytuacji, bo to nas różni tak naprawdę od dziczy, która przetacza się przez cały świat, to nas właśnie różni. To, że możemy w każdej chwili powiedzieć swoją dezaprobatę wobec ataków na nas wszelkiego rodzaju, ale też przede wszystkim sztuka nie może żyć, znaczy może żyć, w PRL-u się okazało, że może żyć, może się poruszać w tej przestrzeni, natomiast nie powinna w żadnym kraju, a szczególnie w państwach prawa, nie powinna w ogóle być cenzurowana w taki sposób, bo zobaczmy, do czego by doszło. W Ameryce, wie pan, ile by było aresztowań dzisiaj? Przecież na Trumpa jedzie każdy prawie niezależny muzyk dzisiaj. Mało tego, muzycy typu Snoop już strzelali do niego, uśmiercili go, niektórzy go ćwiartowali, wsadzali do walizek. Widział pan kiedykolwiek, że w Ameryce prezydent, już pomijam, żeby prezydent się w to mieszał, czy premier, do którego w ogóle nie reaguje. Często reaguje dość, Trump akurat z tej strony pokazał wielokrotnie, że ma poczucie humoru. W momencie, kiedy był atakowany, mordowany na różnym ekranie, dość ciekawe tweety zamieszał. Warto przejrzeć. Niby prezydent, o którym wielu ludzi w Europie i u nas tutaj mówi o tym, że no, bardzo nieodpowiednia osoba na konkretnym miejscu, okazuje się, że
dużo bardziej dorosły jest od naszych polityków, ponieważ w wypadku, kiedy tam go ćwiartują, mordują i tak dalej, no nie chce ludziom zabierać wolności słowa, chociaż w Ameryce to można by długo dyskutować na ten temat, jeżeli chodzi o pierwszą poprawkę. Natomiast u nas nie, debatuje się, jak przepisami zmusić ludzi do tego, żeby coś mówili albo czegoś nie mówili. Proszę Państwa, to jest niemożliwe. Sami dobrze o tym wiecie. Mało tego, nie wyobrażam sobie, żeby to się w ogóle działo w państwie prawa, bo to jest naruszenie, już pomijam konstytucję, ale to jest naruszenie wszelkich zasad, a przede wszystkim tego wychowania, w którym my byliśmy. Ja jestem dzieciak, który się wychowywał w tym PRL-u i obserwowałem to, jak nam kneblowane są usta. To nasz kraj, na szczęście, tak pięknie pokazał, jak można tą cenzurę omijać w sztuce, jak można pięknie, bo mówię, podkreślam, pięknie omijać cenzurę. Damy radę, no nie, to nas nie zabije. Oczywiście, że damy radę. Jakakolwiek forma cenzury na pewno nie zamknie ust obywatelom. To... I dziennikarzom tak samo. I dziennikarzom, natomiast no, apeluję i apelowałem do przedstawicieli tutaj różnych ugrupowań, do premiera, do ministrów, o to, żeby nie wpadali na pomysł kneblowania ust ludziom. Od tego są sądy, od tego są różne instytucje, prokuratura, jeżeli ktoś przekracza pewną granicę, po to mamy niezawisłe sądy i prokuraturę. Po to w państwie prawa są te instytucje, nie po to, żeby polityk ich wyręczał w tym, że on będzie palcem pokazał, kto jest... To było w PRL-u. Polityk jest tutaj wysłańcem, zwykłym pracownikiem obywatela. Na usługach obywatela, bo jest opłacany z pieniędzy podatników i to przypominamy wszystkim politykom. Nie ma tutaj przychodzić po to, żeby tutaj sobie skakać i wymyślać, jak obywatela dopaść za to, co on mówi, wsadzić do więzienia czy go podatkować, tylko po to, żeby tego obywatela właśnie tutaj bronić. Panie pośle, i druga jeszcze ustawa, która tak gdzieś umyka społeczeństwu, to jest tak zwana ustawa o psychuszkach. Mówi się w tej chwili o tym, że tych niebezpiecznych przestępców trzeba będzie poddawać dalej leczeniu psychiatrycznemu. Ale to też jest naruszenie artykułu 39 Konstytucji, który mówi jasno, że nikt nie może być poddany wszelkiego rodzaju eksperymentom medycznym bez jego dobrowolnej zgody. No co pan opowiada? Przecież to, według tego, co pan mówi, to w ogóle nikt nie powinien dotykać naszych dzieci i szczepić. To o tym wiemy doskonale. No to, ale może... To co się nam wydaje, a to co jest, to są dwie różne rzeczy. Czyli kto w takim razie popełnia przestępstwo? Kto łamie konstytucję? Proszę Państwa, jeżeli chodzi w tej chwili o te sprawy tych zakładów zamkniętych, ja jak najbardziej obserwuję tą sytuację całymi latami. Oczywiście uważam, że regulacje powinny się pojawić w związku z przestępcami, szczególnie tymi, którzy okazuje się w zakładach penitencjarnych po badaniach, że jest z nimi problem i po wyjściu mogą stwarzać zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla ludzi. Ale tu jest pewien haczyk, proszę Państwa. To był model, który był testowany w czasach PRL-u. Wracam znowu i wszystko tak jest właśnie testowane. W czasach PRL-u, proszę Państwa, niewygodnych ludzi z opozycji, o tym może panu Państwu powiedzieć choćby senior Morawiecki, ja ludzi też. Z więzienia, no ty też. Ludzi w więzieniu, jak już się ich wsadziło. Potem można było ich przetrzymywać w nieskończoność, wymyślając im różnego rodzaju choroby psychiczne. Więc to jest sposób na to, żeby tak naprawdę niszczyć ludzi. Więc to jest bardzo śliski temat. Ja też o tym rozmawiałem, to było poruszane na spotkaniu z premierem. To jest bardzo ważna rzecz, żeby, jeżeli to ma działać, oczywiście uważam, że to powinno się naprawić, ale żeby to działało, potrzebujemy wysokiej jakości specjalistów. A o czym my mówimy dzisiaj? Ale ich nie ma. Dzisiaj do więzienia trafiają ludzie, którzy są prawie na siłę, jeżeli chodzi o lekarzy, bo nikt z... Ewentualnie jak ktoś ma misję, tam trafia, ale spotkać tam specjalistę wysokiej wody, psychiatrę czy psychologa, to jest naprawdę bardzo trudna sztuka. Zresztą w zakładach penitencjarnych zdarzało mi się nawet grać koncerty, rozmawiać w tej kwestii już wielokrotnie z wieloma ludźmi. Jest to problem, natomiast dzisiaj, żebyśmy rozwiązali ten problem, żeby nie było nieszczęść tego rodzaju, że koleś, który w więzieniu, nie wiem, staje się albo... dowiadujemy się, że jednak coś się tam u niego źle dzieje, będzie potem obserwowany, ewentualnie poddany leczeniu, ale pod warunkiem, że będą o tym decydowali naprawdę najwyższego sortu specjaliści, najlepsi specjaliści psychiatrii, psychologii, którym państwo będzie płaciło wystarczająco duże pensje i wystarczająco dużą garzę, żeby nie połakomili się na wszelkiego rodzaju dziwne interesy lewe, które też mogą wpływać na takich ludzi, których nie zastraszą więźniowie albo ludzie z różnych grup wpływu.
to jest poważny temat. Tutaj tym sposobem możemy zamknąć do puszki najbardziej znakomitych całą obywateli. Oczywiście całą opozycję, tak. Przeciwników politycznych i tutaj jest w tej chwili pytanie do pana premiera Morawieckiego. Czy te dwie ustawy o psychuszkach i mowie nienawiści nie mają za cel właśnie niszczenie przeciwników politycznych? I tym miłym akcentem i pytaniem zakończymy, panie pośle, rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.